Pewnie się tego nie spodziewaliście, ja sam tego się w ogóle nie spodziewałem. Dziś tak rozpiera mnie energia w ten urodzinowy dzień, że pomyślałem, że muszę się tym z wami podzielić i wpadłem na pomysł, że nagram dzisiaj drugi film, vloga numer 2, więc serdecznie zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło dzień. Ten vlog powinien być już taki mega na luzie, pokazujący troszeczkę moje życie, standardowy dzień, no chociaż dzień urodzinowy nazwać dniem standardowym to może troszkę za dużo, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda i jaki naprawdę jestem, bo ten pierwszy film był mega wprowadzający. Ja też na nim się trochę wstresowałem, także zapraszam do spędzenia tego dnia ze mną. Chcieliście, żebym nagrał wam takiego luźniejszego vloga, więc nagrywam, pokażę wam moją kolejną zdobycz. Te bluzy są naprawdę świetne. Wczoraj widzieliście, miałem taką czarną z myszką Miki, a teraz mam. Kurde, to jest chyba SpongeBob albo coś takiego. Poprawcie mnie, o ile się mylę. Jeszcze tak sobie na luzie chodzę na bosaka. Mogę wam tutaj pokazać, jak to wszystko wygląda. Mamy cudowną pogodę. Zobaczcie, ile jest śniegu. Niestety, ja trochę żałuję, że dzisiaj jest taka pogoda, ponieważ jest mgła i cały czas pada śnieg. W planach moich urodzinowych, jako prezent, miałem lecieć helikopterem nad tutaj Zakopanem, więc troszkę jest mi z tego powodu przykro, że to nie wyjdzie, ale jeszcze czekamy cały czas na informacje. Może coś się zmieni, może pogoda się uspokoi i polecimy helikopterem. Bardzo bym sobie tego dzisiaj życzył. A jak już jesteśmy przy prezentach, to zobaczcie, nawet tutaj na wyjeździe w Zakopanem dopadła mnie przesyłka z prezentami od moich ulubionych firm kosmetycznych. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład dyfuzor zapachowy marki Acqua di Parma. Jest tutaj też kilka flakonów perfum. Naprawdę jest mi niesamowicie miło, że te firmy pomyślały o tym, żeby nawet tutaj sprawić mi przyjemność. Dostałem też w ogóle informację, że kolejne dwie paczki czekają na mnie w Warszawie w domu. Czytałem też wasze komentarze na YouTubie i pojawiło się tam kilka takich zapytań odnośnie tego, żebym pokazał wam coś, czego o mnie nie wiecie, jakieś takie dziwne smaczki z mojego życia. I w sumie mam pomysł, co mógłbym wam pokazać. To absolutnie nie jest ani wyreżyserowane, ani nie planowałem tego. Wzięło się to po prostu na potrzebę waszych komentarzy. Zobaczcie, ja zawsze wożę ze sobą na i wyjazdy, i też w domu. Zawsze mam ze sobą to. A z takich rzeczy, których jeszcze o mnie nie wiecie, to jest to, że na wyjazdach jestem strasznym bałaganiarzem. W życiu codziennym lubię mieć wszystko poukładane w garderobie, mam wszystko ułożone kolorystycznie. No, uwielbiam porządek, ale na wyjazdach to jest zupełnie odrębny temat. Naprawdę sieje takie spustoszenie, robię taki bałagan i taki chaos wprowadzam do każdego pomieszczenia, że to się w głowie nie mieści. Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda jeden pokój, w którym trzymam wszystkie rzeczy. No to jest dramat. No i jesteśmy, zobaczcie, jak wygląda moja garderoba. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale to wygląda tak na każdym wyjeździe. O, tutaj mamy na przykład buty, które sobie specjalnie zamówiłem na wyjazd, ale stwierdziłem, że już mi się nie podobają i nie będę ich w ogóle nosił. No, sami ocencie, zobaczcie tą moją gorszą stronę. Wygląda to co najmniej średnio, ale mam nadzieję, że nie tylko ja tak mam i na wyjazdach odpoczywam od bycia porządnickim. Napijemy się nie tylko za moje zdrowie, ale także, jak dla mnie, już za sukces mojego
pierwszego filmu na YouTubie. Otwieramy szampana. Chciałem chwycić i nalać tego szampana profesjonalnie, ale niestety tak trzęsą mi się ręce, że zrobię to jak na amatora przystało. Chwycę go w dwie ręce i poleję. Prosiliście mnie o to, abym przygotował dla was film, jak wygląda mój standardowy dzień, więc patrzcie, jak się pięknie prowadzę. W ręku szampan, idziemy na spacer, świętujemy. Powiem wam, że dzisiaj już jestem totalnie na luzie. I kolejny jedzie. Czekaj, czekaj. Nie wiem, czy to nie za szybko, ale naprawdę bardzo tutaj dobrze się czuję z aparatem w ręku. Nie spodziewałem się, że aż tyle frajdy mi to sprawi, ale wiecie jak to jest, jak się na coś bardzo długo czeka i się zastanawia i analizuje i teraz naprawdę dobrze się w tym czuję, no to aż chce się to robić, aż zobaczcie, buzia mi się po prostu sama uśmiecha. Ja na koniec tego filmu dodam wam jeszcze niespodziankę. Na koniec tego vloga pojawi się film, który przygotowali dla mnie przyjaciele, moi bliscy. Oczywiście nie wszyscy się tam znaleźli, bo nie każdy dobrze się czuje z telefonem, aparatem w ręku i mam nadzieję, że ten film z życzeniami wam bardzo się spodoba. Mnie rozczulił, wzruszył na maksa, popłakałem się jak dziecko, ale to jest cudowne. Ja nigdy nie wstydziłem się swoich emocji. Uważam, że to jest ogromny mój atut, ogromna moja zaleta, bo w dzisiejszych czasach no, nie każdy zwraca uwagę na tego typu rzeczy. No i powoli kończymy ten urodzinowy dzień. Ja odpaliłem sobie saunę, zaraz skoczę domontować ostatnią część tego filmu. Mam nadzieję, że taka niespodzianka się wam spodoba. Ja totalnie tego nie planowałem. Dzisiaj wjedzie drugi film na kanał, także co? Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał, a ja teraz zostawiam was na zakończenie z życzeniami od moich przyjaciół. Do zobaczenia w kolejnych vlogach. Buziaki! Patryk, z okazji 28 urodzin życzę ci dużo, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. To tak ze standardowych urodzinowych życzeń. Przede wszystkim życzę ci dotrwałości w realizowaniu własnych marzeń oraz celów. Dla mnie osobiście jest wzorem naśladowania, jeżeli chodzi o determinację w ich realizowaniu, ale aby ta dotrwałość ciągle z tobą była, abyś nigdy się nie poddawał, abyś stawał sobie poprzeczkę coraz wyżej, abyś osiągnął sukcesy, tak jak robisz to do tej pory. Abyś był zawsze szczęśliwy, uśmiechnięty i pogodny, tak jak jesteś teraz, więc po prostu się nie zmieniaj. I tyle. Wszystkiego najlepszego. Cześć kochany mój, w dniu twojego święta chciałam ci życzyć wszystkiego, co najlepsze, dużo miłości, zdrówka, prawdziwych przyjaciół. Kurde, już tyle lat się znamy, że nawet nie wiem, co ci życzyć, bo po prostu zawsze ci życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, najlepsze. Kocham cię jako osobę, jako przyjaciela, jako no po prostu najwspanialszą osobę na całym świecie i wiedz, że zawsze jesteś w mojej głowie, mimo to, że czasami się nie odzywamy do siebie. Całuję, wysyłam moc buziaków ode mnie i od Mateuszka. Pa, pa! 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Jak to? Patryk, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, radości, miłości i czego tylko sobie zapragnie, żeby wszystko się spełniało. Buziaczki. Wszystkiego dobrego. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. A kto? Patrycio! Kochany, z okazji twoich urodzin życzę ci, żeby w twoim życiu było bardzo dużo miłości, niekończącej się. Żebyś był szczęśliwy. Żebyś osiągał to, o czym marzysz i żebyś nie bał się sięgać po nowe rzeczy. Żeby nie opuszczała cię pogoda w ogóle i optymizm, który masz w sobie i żebyś pamiętał, że choć daleko tutaj za oknem Kraków, żebyś pamiętał, że masz osoby, na które zawsze możesz liczyć.
wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Żyj 100 lat, a nawet więcej w szczęściu. 100 lat! Patryk, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, nie zmieniaj się, bądź zawsze pozytywny, uśmiechnięty, spełniaj swoje marzenia, dużo podróżuj, bądź szczęśliwy. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, pozytywnie zakręcony. Buziaki. Patryk Słoneczko, chciałam Ci życzyć dużo miłości, mnóstwo uśmiechu na twarzy, spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów zawodowych i oczywiście szczęśliwego nowego roku. Mnóstwo buziaków wysyłam. Patryk, są właśnie w tym momencie Twoje urodziny, świetnie bawisz się na dole. Ja chciałam Ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jesteś cudownym człowiekiem, jesteś bardzo otwarty do wszystkich ludzi, bardzo przyjacielski i tak naprawdę życzę Ci tylko zdrowia i szczęścia, bo wszystko inne masz. Ściszą się muzyka, także muszę również ja się ściszyć. 100 lat, 100 lat. Patryk, kochany, chciałam Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich urodzin. Chcę Ci życzyć, żebyś realizował swoje plany, spełnił swoje marzenia, oczywiście był zdrowy, otaczał się samymi cudownymi ludźmi, żeby remont, urządzanie nowego mieszkania przebiegało bezproblemowo, bezstresowo i jak najszybciej. Dużo fajnych podróży i wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Jest godzina pierwsza w nocy, przebudziłem się i składam Ci najserdeczniejsze... Do garów! Życzenia składam. Żartuję. Patryk, wszystkiego najlepszego, wszyscy Ci pewnie życzą zdrowia, szczęścia, wiadomo. Ja chcę Ci życzyć... Totalnie śmieci. Czekaj, muszę zresetować mózg. Dopiero wstałem. 3, 4... 100 lat, 100 lat, niech żyje nam... Yeah! 100 lat, 100 lat, niech żyje nam przyjaźni, szczęścia, pieniędzy, żeby ten remoncik w Twoim domu poszedł nie dość, że sprawnie, to jeszcze tanio, w sensie, żeby było dobrze, a tanio, tak żebyś zaoszczędził dużo kasy, żebyś zarobił dużo kasy, żebyś wstawiał super zdjęcia, żebyś po prostu spełniał się w tym, co robisz, czyli w swojej pracy, więcej imprez wspólnych, więcej spotkań wspólnych również i to będą najgorsze, najbardziej źle złożone życzenia, jakie dostaniesz na tym filmie, ale nie martw się. Łukaszek. Cześć Patryk, życzę Ci wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, więcej szampana, samych cudownych chwil, dużo miłości i spełniania się, bo to chyba jest najważniejsze. No oczywiście zdrowia, jeszcze raz zdrowia i dużo podróży. Buziaki. No dzień dobry. Drogi Patryku, w dniu Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego. Żebyś zawsze był uśmiechnięty, żebyś się rozwijał w swoich nowych zajawkach, dodawał treści ciekawe i merytoryczne na kanał YouTube. Żeby Twoja relacja się rozwijała, żebyście również się mocno kochali i byli szczęśliwi razem. A tego, czego nie mogę Ci dzisiaj życzyć, to postaram się zrealizować na wspólnych wakacjach z przyjaciółmi na Dominikanie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, buziaczki. Siemano Patryk, 100 lat Ci życzę, dużo zdrówka, przede wszystkim szczęścia, pomyślności, żebyście zawitali do nowego mieszkanka już niedługo, bo tak jak planowałeś na koniec lutego, spełniaj się youtubersko, bo masz w planach kanał, żebyś rósł razem z Twoimi przyjaciółmi, żebyś też się spełniał też w nowym roku w podróżowaniu, żeby też Ci tego nie zabrali, bo wiem, że to lubisz. Zawodowo, miłośnie, spełniaj się, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i widzimy się u Ciebie już za kilkanaście godzin tak naprawdę. Zdrówko, stuwa i...